Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku. Dom zakonny sióstr misjonarek świętej rodziny w Białymstoku powstał w 1936 roku. Założono tu kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, której otwarcie nastąpiło rok później. W tym domu zamieszkała i spędziła ostatnie lata życia matka Bolesława Lament. W 1987 roku wybudowano murowany dom zakonny i kaplicę. W 1991 po beatyfikacji siostry Bolesławy Lament dokonanej przez Jana Pawła II w Białymstoku w kaplicy umieszczono sarkofag z relikwiami błogosławionej. Na wewnętrznej stronie kaplicy widnieje tablica upamiętniająca miejsce przechowywania szczątków błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które zostały 22 maja 1986 roku wmurowane w ścianę budowanej wówczas świątyni ze względu na ówczesną sytuację polityczną w tajemnicy w zalakowanej skrzynce z oryginałem dokumentu zawierającym zaprzysiężone zeznania o ich autentyczności. Od 1991 roku sanktuarium jest licznie odwiedzane przez pielgrzymów i turystów. Bolesława Lament, najstarsza z ośmiorga dzieci Marcina Lament i Łucji z domu cyganowej, wychowana w rodzinie rzemieślniczej. Rosyjskie progimnazjum w Łowiczu ukończyła ze złotym medalem. W Warszawie zdobyła kwalifikacje krawieckie i założyła własny zakład w Łowiczu. Świetna organizatorka, przedsiębiorcza, z ogromną inicjatywą. W wieku 22 lat wstąpiła do organizującego się w konspiracji bezhabitowego zgromadzenia rodziny Maryi. Gorliwa zakonnica pracowała w Warszawie, Odessie, Sankt Petersburgu i Łukszcie, Symferopolu na Krymie, jako wychowawczyni i nauczycielka w szkołach podstawowych. Przed ślubami wieczystymi powróciła do Łowicza, a po śmierci ojca z rodziną przeniosła się do Warszawy. Tu poświęciła się pracy społecznej. Kierowała domem noclegowym na Pradze, troszczyła się o bezdomnych. Za namową ojca Honorata Koźmińskiego w 1903 roku wyjechała na Białoruś do Mohylewa nad Dnieprem, gdzie w 1905 roku założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Celem zgromadzenia było zjednoczenie chrześcijan i umacnianie katolików w wierze. W 1907 roku ze wspólnotą przeniosła się do Petersburga, gdzie prowadziła działalność oświatowo-wychowawczą. Szczególną troską otaczała młodzież. Po rewolucji październikowej w 1917 roku Bolesława ze zgromadzeniem musiała opuścić Petersburg i wrócić do Polski. Kilka miesięcy pracowała na Wołyniu, a w 1922 roku założyła dom w Chełmnie na Pomorzu. W latach 1925-1935 przebywała w klasztorze w Ratowie koło Radzanowa. W 1935 roku zrzekła się obowiązków przełożonej generalnej z powodu podeszłego wieku. Została przeniesiona do Białegostoku, gdzie w ciągu 4 lat otworzyła 2 przedszkola, szkołę zawodową i gimnazjum. Z jej inicjatywy siostry objęły pracę w 2 internatach, w stołówce, domu noclegowym i otoczyły opieką więźniów. W czasie II wojny światowej większość placówek zgromadzenia zostało zlikwidowanych. W tych trudnych czasach matka Bolesława jeden z domów zgromadzenia przeznaczyła dla bezdomnych dzieci. Dzieliła się z nimi skromnymi zapasami. Założyła
tajną szkołę polską. W 1941 roku została sparaliżowana, a 29 stycznia 1946 roku w Białymstoku w wieku 84 lat zmarła. Ciało jej przewieziono do klasztoru w Ratowie i pochowano w krypcie pod kościołem świętego Antoniego. Ta charyzmatyczna siostra, zakładając zgromadzenie, za wzór obrała świętą rodzinę, która jest ideałem jedności, wzajemnej miłości i posłuszeństwa woli Ojca. W myśl Matki Założycielki pragniemy żyć jak Jezus, Maryja i Józef i tę nazaretańską atmosferę nieść całemu światu. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.